Przecież masz przyjaciół. Masz wielu przyjaciół. Co dajesz im od siebie? Musisz dawać im coś od siebie, skoro tak się o ciebie troszczą. Co dajesz im od siebie? Co dajesz? Abstrakcja, aż do punktu, w którym staje się nieprzyjemna, niedorzeczna, nieciekawa, nieprzenikalna, bezsensowna, bezczelna, bezbożna, bezwstydna. Denerwuje, dezintegruje, dematerializuje, dekonstruuje. Potrafię sobie wyobrazić jasno, że jedna samotna dusza mogłaby, chciałaby, powinna lub będzie. A gdyby było tak, że inna dusza, taka jak moja, mogłaby, chciałaby, powinna lub będzie, niezależnie od wszystkiego, wiem co robię, zbyt dobrze. Dziwaczna, aż do punktu, w którym staje się prawdziwa, właściwa, poprawna. Ktokolwiek czy cokolwiek, ten każdy, wszyscy, tonie w morzu logii. Monstrualny stan porażenia. Wciąż chora. Gdy odwiedza mnie normalność na godzinę i 12 minut odzyskuje jasność umysłu. Ta godzina mija, znowu odpłynę. Teraz tutaj widzę siebie. A jak gdy zacznie działać czar złowieszczych roin szczęścia, nieczysta magia w tej maszynie czaru, nie mogę dotknąć swej istoty. Pamiętaj o światłości i wierz w światłość. Nie ulegaj pozorom, szukaj prawdy.